Ja wiem, że to jest konkurs, tylko nie bardzo umiałem myśleć o tym jako o konkursie. Ja tutaj wychodziłem jako Michał Meier i zobaczyłem, że są jakieś rzeczy, jakaś akceptacja, której trudno mi było sobie dać i to było dosyć bolesne i wzruszające i pouczające dla mnie. Wszystkie zmiany, które w nim zachodziły na co dzień, oglądanie tego dla mnie było naprawdę piękne i pokazało mi jeszcze bardziej, co taniec potrafi ludziom dać. Bardzo Wam dziękuję. Miło usłyszeć takie słowa, prawda? Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy po trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Wraz ze mną Klaudia Rąba i Michał Meier. Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy mimo tego, że odpadliście, to możecie nazwać ten wieczór dobrym? No możemy, absolutnie. Mieliśmy okazję zatańczyć taniec, o którym marzyliśmy. Dokładnie. I zrobić najlepiej, jak na ten moment byliśmy w stanie i być obecnymi w tym tańcu. Mnie na tym bardzo zależało, żeby nie myśleć o choreografii, tylko mieć poczucie, że się tańczy. No. Tak, tutaj naprawdę gwiazdy, które podejmują wyzwanie udziału w tym programie, mają niesamowicie ciężką drogę do przebycia. Tak naprawdę nie da się zostać profesjonalnym tancerzem w tak krótkim czasie. Michał wykonał kapitalną robotę, ale aspekt emocjonalny, który dzisiaj mieliśmy okazję pokazać widzom w tango, był chyba dla nas najważniejszy, że mogliśmy właśnie nie myśleć o tym, żeby technicznie wszystko było cudowne i perfekcyjne, bo tak się po prostu nie da. Ale między nami były emocje i to było prawdziwe tango. W naszych sercach na pewno. A teraz taka główna emocja, która jest w Was, to co pierwsze przychodzi do głowy? Czy smutek, czy rozżalenie, czy może jakaś ulga, cokolwiek? Nie, ja powiem, czy spokój jest emocją. Mam jakiś dziwny spokój, bo emocji wokół jest dużo, tylko one wszystkie się, mam wrażenie, równoważą u mnie. Szumią, ale nie czuję jakiegoś tornada, nie wyglądam chyba, jakbym był strasznie rozemocjonowany, a nie chcę teraz, nie jestem, wiesz, za dużo się wydarzyło, żeby teraz to wszystko podsumowywać w głowie. Tak, ale coś, co też powiedziałeś chwilę temu i tak mi wybrzmiało bardzo w głowie, to słowo wdzięczność, bo ja jestem bardzo wdzięczna za całą przygodę w tym programie, jestem bardzo wdzięczna za to, że miałam okazję poznać tak cudownego człowieka jak Michał, że mogliśmy razem współpracować, to było naprawdę piękne. A mieliście poczucie jakiejś niesprawiedliwości dzisiaj w ocenach jurorów? Wiesz co, ja wiem, że to jest konkurs, tylko nie bardzo umiałem myśleć o tym jako o konkursie, bo za każdym razem to mierzyłem się tylko z samym sobą. No, tańczymy różne choreografie, każdy różne tańce, więc trudno mi, jakby świadomie nie myślałem o tym jako o wyścigu, a być może jakaś część mnie postawiona w sytuacji, wiesz, że wychodzimy na start i dostajemy za to oceny. Mam poczucie, że to nie jest sytuacja, która mnie osobiście jakoś super luzuje. Tak jak dla aktora może to być, wiesz, premiera, że premierowy spektakl niekoniecznie jest tym najlepszym, tylko że w teatrze, wiadomo, masz tych okazji zagrać tych spektakli kilka i się rozegrać. W swoim zawodzie mam też więcej środków, po które umiem sięgnąć w sytuacjach kryzysowych i radzić sobie, wiesz, nie gnojąc się, za przeproszeniem, i jakby nie. Rozluźnić się, nie mówiąc sobie, masz się rozluźnić, masz się świetnie bawić, bo to, wiesz, to tak nie działa. Tak. Nie wiem, jak zabronąłem tutaj, gdzie zabronąłem teraz, ale... Ale właśnie, Klaudio, ty jako profesjonalistka, na ile oceniasz jako adekwatne i sprawiedliwe oceny jurorów dzisiaj wobec Was? Generalnie jury ocenia nas przez wzgląd na aspekty techniczne, oczywiście też emocjonalne, porównanie do innych par. Także oni są ekspertami, nie mogę się nigdy kłócić z ich wypowiedziami. Aczkolwiek w aspekcie tej walki samego z sobą, o której tutaj mówi Michał, powinien dostać się solidne 10, bo to my wiemy, tak naprawdę współpracując razem, jak wielką pracę wykonał, jaki progres zrobił. Więc w tej konkurencji tutaj naprawdę ta ocena jest dużo wyższa ode mnie. Powiedziałeś, że mógłby powstać dokument o tym, co się dzieje poza tym parkietem, o tym, co się dzieje za kulisami. Możesz powiedzieć jakieś takie podstawy tego, co się w tobie odmieniło przez ten czas bycia tutaj w programie? Wiesz co, mogę ci powiedzieć, że byłem zaskoczony jako osoba, która no, jakby scena i kamera, programy, również programy na żywo nie są mi obce. Jako człowiek, który sam w ogóle w swojej pracy najbardziej cenię taki aspekt niepoukładania. Ja bardzo lubię improwizację i lubię takie momenty, gdzie jakaś siła przejmuje nade mną kontrolę,
i sam nie wiem, co się wydarzy. Ja nie jestem aktorem przygotowanym, który ma wszystko precyzyjnie zaplanowane. Z drugiej strony do tańca jakaś część mnie, wiesz, podchodziła właśnie tak metodycznie, co mnie troszeczkę przeszkadza, bo jakby ja na co dzień jestem dość analityczny, a na scenie staram się zawsze tego wyzbyć i to mi się w moim, jakby na moim poletku udaje. Natomiast zaskoczyło mnie to, że w pewnym sensie zostałem cofnięty na start i emocje i rzeczy, z którymi wydawało mi się, jeżeli chodzi o występowanie przed ludźmi, które wiąże się zawsze przede wszystkim z naszym stosunkiem do samych siebie i to, jak dobrze się czujemy na scenie. I okazało się, że taniec albo pewne ruchy, jakieś, wiesz, dumne stanięcie, wyprostowanie klaty, że to mi o dziwo, mnie prywatnie, bo też jest coś ciekawego, ja w roli nie mam ograniczeń, które mam jako ja prywatnie. Ja tutaj wychodziłem jako Michał Meyer i zobaczyłem, że są jakieś rzeczy, jakaś akceptacja, której trudno mi było sobie dać i to było dosyć bolesne i wzruszające i pouczające dla mnie, że nawet na treningach pewne ruchy, jakbyśmy nawet te czacze tańczyli, wiesz, żeby stanąć jako dumny facet, jako paw, oto ja Michał Meyer, jestem zachwycony po prostu swoją męskością, po prostu patrzcie na moje biodra, patrzcie jak fantastycznie się czuję, że bardzo trudno było mi to sobie dać, pozwolić sobie na to. To Klaudio, jeszcze ty powiedz na koniec z perspektywy właśnie trenerki, jak oceniasz przemiany, które zaszły w Michale od pierwszego waszego treningu aż do dzisiejszego tańca? O matko, tak jak powiedziałeś o pierwszym treningu, od razu przypomniały mi się pierwsze ruchy, które razem wykonywaliśmy na sali i te koordynacje, które nie działały. Także no, tak jak mówiłam, ja wiem, jak długą drogę przeszedł Michał i jak bardzo się poprawił tanecznie, ale też właśnie te wszystkie zmiany, które w nim zachodziły na co dzień, oglądanie tego dla mnie było naprawdę piękne i pokazało mi jeszcze bardziej, co taniec potrafi ludziom dać. Bardzo wam dziękuję. Miło usłyszeć takie słowa, prawda? I widzę, że to emocje was wzbudza, także zostawiam was z tym. Miejcie jeszcze dobry wieczór dzisiaj cały czas i do zobaczenia na finale. Dzięki, do zobaczenia, bardzo, do zobaczenia i dobrego wieczoru życzymy wszystkim, którzy jeszcze nie śpią. Dokładnie tak. Dobranoc.